dobry Państwu. W naszym studiu orzeskim mam ogromny zaszczyt gościć Roberta Kasprzyckiego. Dzień dobry wieczór Państwu, Pani Anno także. Dzień dobry. Na początku się mi Dzień dobry Pani, Dzień dobry Państwu. Jak Państwo wiecie, poeta, muzyk, kompozytor, krytyk, krytyk literacki. Strasznie Nie, krytyk to brzmi. Krytyk tak przypadkiem. Krytyk przypadkiem. Natomiast ja chciałam zacząć rozmowę od takiej nowej Twojej roli, którą wypatrzyłam w sieci. Bo ona chyba jest właśnie z kultury w sieci. Mhm. Chodzi mi o y, produkcję domową, vlogową. Mógłbyś coś opowiedzieć o, tym swoim, o tej takiej swojej nowej odsłonie? To jest odsłona nowo-starsza nowo troszkę, bo ponieważ to jest od, jak już nie było na koncie pieniędzy i w i koncie zagnieździła się bieda, że se, siebie sam zacytuję, y, to y, okazało się, że minister y, kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił coś rodzaju stypendium Kultura w sieci. Kolega mnie o tym powiadomił, że można tam wysłać aplikację a propos jakichś, jakichś projektów, które ma się, nie radzi tego słowa, które ma się jakieś pomysły, więc podpuszczano mnie już parę razy, żebym wreszcie pokazał, jak swoje piosenki piszę, jak je gram, a potem, potem jakieś inne piosenki, jak, jak je gram i co wiem o piosenkach. No i w ciągu godziny skonstruowałem taki pomysł, który nazywa się słówłowienie, bo wymyśliłem sobie, że czy śpiewasz, czy piszesz, tak człowiek głównie chodzi o to, żeby zamknąć słowa w piosence. I zacząłem od swoich piosenek, omówienia swoich piosenek. W tej formie, że siedzę sobie kulturalnie w swojej chałupie, zwanej mieszkankiem, a mój dzielny syn lat teraz już 19, czy prawie 20. Przy pomocy telefonu oraz aparatu fotograficznego, na literkę N, kręci to, nagrywa dźwięk na, na nośniki zewnętrzne, i z tego się robi rodzaj vloga, w którym ja ze swoim, żegłym, takim no, można poczuciem humoru i wrodzoną lekkością. Staram się coś mam rotać na temat tego, jak piosenki powstawały, jak się je gra, jak się jej powinno grać. Nie to, że, że jestem tutaj krytykiem, który mówi o, o tym, jak się powinno pisać, natomiast staram się pokazać, że jako człowiek nieznający nut w istocie i nie umiejący nazwać akordów, które tam się gdzieś znajdują do końca, bo proste nazwy znam, amol, emol. Natomiast tam są jakieś rzeczy, które, jak mi mówią koledzy znający się na muzyce, są. No, Bogatsze troszkę, więc ponieważ nie umiem ich nazwać, że to jest jakiś e MOL-9 plus sus, plus D przez coś, pokazuję jak kładę paluchy. Poza tym to jest taki rodzaj spotkania, ponieważ to, to stypendium pozwala na, na przetrwanie w jakimś sensie, jak nie jest COVID i nie ma, nie ma grania, to pomyślałem sobie, że to może się przydać tym, którzy zaczynają grać i pocieszyć tych, którzy nie mają szkół, tak zwanych, ponieważ jestem szkolonym filologiem polskim, ale nie muzykiem. Aczkolwiek dosyć sobie sprawnie radzę, jeżeli chodzi o takie rzeczy, czy produkcyjne, czy, czy aranżacyjne. Raczej wynika to pewnie z, z, z ja to nazywam, korzeni góralskich po mojej babci, co to miała braci. Hej, tam wysokie, pięciu i każdy grał na czym chciał. Więc Albo talentu. Może, może tego słowa nie lubię, bo to jest takie, że mam talent, taki program był kiedyś to jakby. Wolę, wolę wariant, że to jest rodzaj takiej smykałki i łatwości robię. Pewnych rzeczy. A ponieważ swego czasu prowadziłem vlog o książkach, czytam więc, to? Tak, czytam to i nie mam jakoś specjalnie spinki od tamtego czasu kiedy kamera na mnie patrzy i mówi coś w miarę ciekawego, no, a, a, a ja się tym przejmuję, czym mówię, więc staram się, żeby to było sensowne. Teraz będziemy kręcili kolejne odcinki, ponieważ na początku nam się to wszystko przesunęło przez e, obcięcie sobie palucha przy, przy robieniu sałatki greckiej. I teraz jest lekki poślizg. Będziemy robili we wtorek kolejne trzy odcinki. Potem będą jeszcze trzy odcinki o m, rozmaitych innych rzeczach. Teraz się pojawią tak zwani mistrzowie, czyli będzie była do kudżawa e, Leonard Cohen i niespodzianek, jak to nazywa sobie. A potem będzie, będą trzy odcinki o, o piosenkach jako takim materiale, ponieważ to jest tak zwany sezon pierwszy, 12 odcinków pierwszych, a chcę to później ciągnąć, żeby poza stypendium, poza ministerstwem, jako wolny człowiek, e, licząc na, na datki bądź nawet nie, e, żeby po, po, powiedzmy pokazać. E, Umowną fajność tego działania, że po prostu pisanie piosenek pomaga mhm. trochę terapeutycznie, pomaga trochę w takim komunikowaniu się z sobą i literaturą. W ogóle, jakby dla mnie to jest co, coś szerszego niż tylko sama muzyka. Czyli chcesz, po, chcesz nas nauczyć, jak napisać piosenkę? W jakimś sensie, ponieważ sam nie umiem, nie znam tego. To, jest, to, jest, to słowo talent, o którym mówimy. Ja mam rodzaj Dar. takich, daru, takiego, że jak piszę piosenkę, to nie umiem jej nie pisać. Znaczy, jak już ją piszę, to mi się składa wszystko, nie mam problemu z tym. Znaczy, napisanie piosenki jest jakby wyzwoleniem siły, które się gdzieś tam ma wcześniej, I oczywiście mam jakieś rozmaite bloki i tak dalej, ale jak, jak już piszę piosenkę, to mi się składają słowa, które skąd się biorą. Wydaje mi się, że o tym będę mówił. To nazywano kiedyś w teorii literatury rzęsek łaczy, nie wiem skąd, panie, mi się to bierze. Zwykle myślę, że będzie to o tym, że, że żeby pisać ciekawe piosenki, to trzeba słuchać ciekawych piosenek, trzeba nawet nie tyle przeżyć coś, co. E Dosłownie przeżyć, co jakby zrozumieć, wyobrazić sobie, ponieważ ja jestem zwolennikiem teorii, że pisanie o tak zwanym życiu, że jak już coś przeżyłeś i o tym piszesz, no to jest super fajne, ale w momencie, kiedy już napisałeś, co już przeżyłeś, to możesz tylko to przeżuwać po raz któryś. Wierzę natomiast w wyobraźnię, czyli to, że siedząc w pokoju możesz sobie wyobrazić Kosmos, jakiś tam. Jak pisałem teksty dla, dla kolegów właśnie z piwnicy pod, pod branami, o której mówiliśmy off the record, to było właśnie tak, że dostawałem od Adriana Konarskiego melodię, i ja musiałem sobie do tej melodii wymyślić pewien świat, który albo się z, z tym kleił z tą muzyką i był uszyty jakby na miarę. I to nie jest kwestia tego, że masz tam coś przeżytego, tylko że tu się łączy wyobraźnia z pracą, czy, czy, czy warsztatem. Z tym, że przeczytałeś nie, nie dwie książki, tylko dwieście, albo nie znasz nie dwóch poetów, tylko dwa tysiące poetów, którzy załóżmy pomagają ci w tym, że jak na coś wpadasz, to nie masz poczucia, że piszesz coś po kimś. Nie? Jakby mam taki rodzaj wiary w to, że ponieważ przeczytałem sporo wierszy, staram się pisać swoje wiersze, więc Odsiewam to, co już gdzieś było napisane. I to nie jest tak, że ktoś mi może zarzucić, o to, bo jest to, z tego albo z tamtego. Nas tego uczono na studiach, żebyśmy mhm. wynajdywali te rozmaite uskoki, ale mnie to jakoś do końca nie bawiło. Może dlatego nie jestem na uczelni, i jakby to badanie owadzich nogów, jak nazywał to Czesław miłość nie, nie, niekoniecznie mnie to jakby kręciło. Czyli u ciebie to równolegle się dzieje? Warstwa tekstowa i warstwa muzyczna? Z tego wnioskuję, co mówisz? Myślę, że to jakby o tym będzie któryś z tych odcinków, ponieważ yy, nie, nie wiem, czy oglądałaś yy, ten, ten program. Mm -hmm, ja czasami tak. mówię, że to jest tak, że, że to się pojawia znikąd. Znaczy, jest yy, taka piosenka visa-vis, -vis, którą ja sobie wymyśliłem, śpiewając melodię wymyśloną do grana, grania gitary. Znaczy, obrazy pojawiały się jakby jak wyrywane... Z głowy. To jest to nazywano kiedyś pisaniem automatycznym u surrealistów, że, że pozwalasz płynąć słowom, że one nie są jakby zaplanowane, a obróbka jest dopiero potem. I to było pisane w ten sposób, że, że nie miałem pomysłu. Zacząłem od pierwszej linijki, nie miałem pomysłu na, na, na refren, a to, co grałem, grałem pod paluchami, emocjonalnie sklejało się z tym, co, co gdzieś tam się w, w głowie. Roiło. Taka piosenka Jakby, na przykład, którą bardzo cenię, jest całą, całą piosenką napisaną w ten sposób, że ja ją napisałem właściwie nie tyle napisałem, co włączyłem dyktafon i nagrałem ją. Zacząłem ją śpiewać, skończyłem ją śpiewać, zobaczyłem, ile tam jest sensu. Wyrzuciłem ze trzy zdania i, i, i tyle. Czasami to jest taka, że z drugiej strony walka z tekstem, że masz tekst, który jest gotów do obrobienia, i bujesz się z tym przez lata całe. Czasem jest odwrotnie. Tego nie, nie widzę najbardziej, że mam fajną melodię, która jest y, tak dobra, że pisanie do niej, bla bla bla, bla jest kompletnie bez sensu, więc leży sobie y, przez, przez dekadę bądź dwie czasem. To, człowiek jest stary, to liczy w dekadach. Y, no i to, to chyba tak trochę działa, że, 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 że trzeba zadbać o, o to pisząc, żeby. Tak to sobie kiedyś nazywałem, że mam w zanadrzu ileś set melodii, ileś set wierszy, tekstów całych na przykład i one się muszą kiedyś spotkać przy, przy biurku moim, że to wskakuje w to. Coraz żeli to się oczywiście dzieje, bo człowiek z wiekiem staje się taki sceptyczniejszy. I w ogóle jak już zrobił fajne piosenki, to powinien lepsze pisać. Co jest pierwszym krokiem do każdego, dla, dla każdej sztuki, do bloku, bloku pisarskiego, jakiegoś twórczego, że jak porównujesz to, co napisałeś z tym, co kiedyś stworzyłeś, albo nie daj Boże, jak są tacy muzycy czy poeci, którzy patrzą na to, co wieczność stworzyło, wieczność to no, mi, miłość to napisał, więc ja nie będę nic robił. Pewnie oczywiście można założyć, że wszystko zostało napisane, natomiast wydaje mi się, że można napisać w inny sposób, coś tam mhm. przekręcić. No ale wiesz, fajnie, że wspierasz w ogóle autorów, że stymulujesz to, że usiądź, napisz, ty człowieku, ty, ty, tamty, a nie że po prostu skoweruj. Nie, zrób coś. Ja, ja, ja uważam, że kowery są świetną szkołą. Y tak. Takiego działania. Treningiem, Ta, treningiem technicznym. Tak, technicznym znaczy to jest tak mm -hmm. zwana nauka przez wzór. I tutaj nie to, żebym się odżegnywał od nich, bo na przykład część moich piosenek była pisanych w młodości, nim sobie uznałem, że nie będę nikogo, żebym przedrzeźniał albo nikogo e, kopiował. Była pisana. Według wzorców, czyli brałem sobie kaczmarskiego na przykład i starałem się pisać piosenkę Ala Kaczmarski z takim samym biciem Ala Kaczmarski, z tym samym, historyczno-filozoficznym ujęciem. Aha. I jak już napisałem tych piosenek pięć na przykład i jedna się sklejała i była, według moich znajomych, mówili, że nie znali tego utworu Kaczmara, więc mówiłem, to jest mój utwór. A akurat. <laughs> to jakby przeniknięcie czyjąś dykcją. I ponieważ lubiłem sobie czasami takich, takich ludzi podpatrywać, więc część z tych utworów, które pisałem jako młody człowiek, bardzo, były pisane na, załóżmy, metrum jakimś zaczerpniętym od kogoś, czy, czy, czy naśladowaniu pewnego motywu. Z tym, że ponieważ to mnie nudziło, na przykład jestem średnim muzykiem w takim wymiarze nagrania, czy zagrania czegoś, co już ktoś nagrał, że nie umiem skopiować jakiejś zagrywki, bo mnie to po pierwsze nudzi, a po drugie sobie wymyślam, że przecież to już ktoś zagrał wcześniej, nie? więc po co mam grać tak samo. Tak jest. I tu jakby ten element średnictwa, a zarazem braku talentu takiego, żeby umieć kopiować, pozwala na to, że dla mnie te covery, które gdzieś tam są grane, są zespoły coverowe, które grają jeden do jeden, mnie to przeraża po prostu, że... że bo, bo zwykle to, to się łączy z tym, że ktoś, kto gra covery w Polsce na przykład, sądzi, że skoro zagrał cover, to potrafiłby go napisać, a to jest... Kosmos między tymi rzeczami. Mhm. Jak, to jest taki rodzaj muzyków, którzy potrafią grać wesela i tak samo nutka w nutkę. Czyli oni się czują jak nie wiem, jak Steve Lukather czy, czy, czy Eddie Van Halen, po prostu bo zrobili to identycznie. Nie. Na tym rzecz polega, że Steve Lukather to wymyślił, a nie że, że skopiował z kogoś. Więc jednak i zawsze będę po stronie tych, którzy nawet kiepsko, nawet nieudolnie, ale, ale piszą od siebie i jakby czasami jak zlecenia tak zwane tekstowe, to, to odrzucam je, bo bardziej mnie interesuje, co ktoś nieumiejący sobie, tak jak ja załóżmy radzić ze słowami, czyli sprawnie i technicznie i zawodowo, a oprócz tego załóżmy ma mieć jakiś rodzaj nerwu, wolę się w nim doszukać tego nerwu i żeby z tekstu tchnęło tym człowiekiem, który może robi błędy gramatyczne, ale, ale jest w tym jakaś prawda i to, co mogę poprawić, jak już przeglądam taki tekst, się go podbić, żeby, żeby pewne rzeczy zredagować, żeby był, było pytanie, właśnie odpowiednie, dać rzeczy słowo, czyli co chcesz napisać. A najczęściej ludzie mają ten problem, że ponieważ nie, nie piszą, no to nie umieją pisać. A pisanie bierze się z pisania, niestety, że trzeba napisać dużo złych piosenek, żeby za którymś razem zrozumieć, że nie wkłada się pewnego słowa przed innym słowem i to słowo nie znaczy to, co ci się wydaje, że znaczy. No, ale to oczywiście są takie, takie zabawy już e, trochę na wyższym poziomie. Mm -hmm. A skąd miałeś książkę o kudżawa? A o zyskałem dzięki temu, że grałem piosenki o kudżawy, będąc schizoidem. Czyli coverowałeś? E, w jakim sensie śpiewałem jego piosenkę? Znaczy ale po um... rosyjsku. Tak, znaczy po rosyjsku, po polsku. Ponieważ ja tego o znalazłem sobie w jakimś śpiewniku i bardzo mi się spodobała piosenka o żołnierskich butach, bo była prosta i grało się na trzech akordach. A zarazem miała taki rodzaj i po rosyjsku, i po polsku w tłumaczeniach rozmaitych e, mocy. Poza tym jest no, masa tych piosenek o które e, dawały jedną, jedną piękną rzecz, że on nie był mega wokalistą w sensie skal, czy, czy takiego wygupiania się, a jak się go słucha, to jest taki rodzaj śpiewania do środka czyli, czyli ten namysł, który jest w tych piosenkach, nawet takich, że bym żartobliwych. To, to jest takie jakby nieprzetłumaczalne nie na języki dobro, że są wokaliści, którzy na przykład brzmią sarkastycznie tak jak Dylan, na przykład, młody, który ma w sobie taki sarkazm, że nie wiesz, że to jest, co, co to znaczy po angielsku, ale jego szczekanie i gęganie tak, jest złośliwe, jest czy, czy wiele lat później Beastie Boys, taka kapela, która w latach 90. czy później 80. otwierała drogę białym raperom. Też mieli sobie taki rodzaj wykrzyczanego, ironicznego sarkazmu, że czujesz to jakby podskórnie. Poza tym Okudżawa był yy, o tyle śmieszny, że ja w tym czasie, kiedy grałem tego, tego Okućava, grałem też w zespołach rokowych i graliśmy metalikę. Czy, czy Black Sabbath, czy, czy jakieś swoje rzeczy. Słyszałam, tak. że nawet trash metal. Znaczy to, bo to skręcało w tę stronę, że jak odkryliśmy Metalikę, to trudno już było grać <głosło <głosło Iron was. Maiden. Tak, no, <noise> ciężkie riffy metalikowskie z czasów jeszcze powiedzmy Płyty Ride the Lightning, czy, czy, czy przed Czarnego Albumu. No to było fantastyczne brzmienie w sensie ciężaru. I oni byli mniej tacy gęgający niż Iron Maiden, które było bardzo sprawne technicznie. Metalika po prostu kładła ciężkie riffy. I w tym była piękna moc, taka prosta, taka, że to się później okazało zresztą przy tych ich płytach, słabych zresztą, ale jednak e, symfonicznych, gdzie, gdzie właśnie mi przeszkadzały te instrumenty symfoniczne, bo ja słyszałem tę symfoniczność e, w graniu gitar, że to było tak ustawione właśnie, że nie, nie trzeba było tego kręcić pod Beethovena, bo to samo w sobie na tych, na tych furiaskich akordzikach było e, no, mocą jakąś. Oni byli wtedy bardzo młodymi chłopcami, więc... Taki, taki Hetfield jest starszy ode mnie o 5 lat, więc ta przepaść jest trochę na innej, na innej zasadzie, że słuchasz gości, którzy są głosem bardziej twojego pokolenia niż mnie. A że trasz następował po, po takim czymś, co było długo takim pseudoglamowym graniem, ala Kiss, takie to było, że takie przebieranki, a oni byli, byli gorzcy, można by rzec, że to było gorzkie granie, takie, takie zimna furia, piękne brzmienie gitar, bardzo to było sprawne. W, mm -hmm. w tamtych czasach dla mnie. W każdym razie usiłowaliśmy no, usił, to że oczywiście robić na swoją skalę, na tych żałosnych perlowskich gitarach, które rzęziły. A dlaczego gitara w twoim przypadku? Czemu nie pianino na przykład skrzypce? A ja jestem z złej rodziny, tak? Gdybym tak był z dobrej, to może, może fortepian i tak dalej. Jestem z rodziny robotniczej, tam my chłopcy z tak zwanego working class hero, jak nazwał to John Lennon. Gitara była prostym odruchem. Moim wujkiem jednym i drugim, czyli Jankiem i Zbyszkiem, władała gitara. Jeden grał lepiej, drugi gorzej. I jak widziałem, że oni grają na gitarach lepiej lub gorzej, to, to chciałem grać na gitarach lepiej lub gorzej. Po prostu gitara ma, myślę, w sobie taki rodzaj e, niesamowitej i żaden instrument tego nie ma, tej takiej wędrowniczości, czyli że można ją wszędzie zabrać. Teraz już tego podobno nie ma, że można na takiej gitarze zagrać na imprezie, tak zwanej, czy, czy ludziom, czy coś wyrazić. Nigdy tego nie analizowałem, dlaczego sobie wziąłem instrument, który nie zasłania i który pozwala na kompaniament. Na Nigdy też nie traktowałem tego w miarze takiego niemęskiego działania, że jak ktoś z gitarą jest to takie męskie, niemęskie. Wydaje mi się, że, że, że cała ta tradycja, gdzie się używa cytr, lutni i tak dalej, od tysięcy lat jest. Rodzajem harmonii, czyli, czyli rozmowy człowieka z głosem gitary. I To jakby pozwala na nie tylko na zrytmizowanie, tak jak u Kudżawy w, w Butach, czy w innych jego pięknych piosenkach, powiedzmy o Trelojbusie, czy, czy em, pieśni gruzińskiej, że, że ta śpiewność głosu się jakby podbija dzięki temu, co gra gitara. Dlatego załóżmy, później jak wybierałem sobie rozmaitych mistrzów klasycznej gitary, działania takiego poetyckiego, to Szybko dosyć odszedłem od dziecka Kaszmarskiego, który był energią i furią. I galopem. Galopem. Znaczy nie, grał też wolniej, rozmawiał że Natomiast w momencie, kiedy odkryłem Czyżykiewicza jako, jako mistrza smaczków i tego, że on sobie rozmawiał z gitarą, dalej rozmawiał na takim poziomie, że nikt nie jest tak dobrym gitarzystą. Um, to jednym szeptem się przerzuciłeś. Tak, można by także, że jakby ten, ten rodzaj szukania energii. Dla mnie są właśnie ta energia gitarowa, czy Metaliki, czy, czy zespół Testament, czy Slayer'a, czy to właściwie możemy żyć, że to jest takie myślenie synestetyczne. Oni mi pomagali, bo mi zagłuszali chaos domu, ale zarazem nie, nie czułem różnicy między takim grigiem, czy, czy, czy Haydnem, czy Bachem, a, a tym, co się dzieje w tej muzyce współcześnie. Ona też jakby wyrażała pewne nie to, że niepokoi, ale starała się opisać świat, w którym istniała, więc to, czy to śpiewał Kudżawa, czy śpiewał Peter Gabriel, czy, czy Bruce Springsteen, czy Sting, czy później, jak pojawił się grunge, to bardziej z nimi się skleiłem, bo to były biedne dzieci z porozbijanych domów i psychik, grające piękne dźwięki i piękne piosenki. To jakby samoistnie dla mnie było jedno, jednorodne. Na nie lubiłem zespołów, które były takie, takie neutralne. Takie, oczywiście można było lubić zespół dajesz strajk za kulturę wykonawczą i tak dalej. Natomiast, żeby mnie do głębi pewne piosenki ich przenikały, to nie. Czy, 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 czy kapele w rodzaju TOTO, że oglądałeś świetnych muzyków, ale. Tak to mm -hmm. mi nie wystarcza, czy to, że ktoś dobrze gra na gitarze, no to dobrze gra na gitarze, no i co z tego wynika. wolę jakby chodzi i rzęzi na, na gitarzysku jakimś tam Dylan wczesny, czy, którego trudno właściwie później już znieść, jak on tam zaczął dłubać w rozmaitych harmoniach. I tym jest no, brzydkie słowo, pewien rodzaj prawdy, no, takiego jakiegoś prostego przekazu tego, co ja chcę wam powiedzieć i wam to mówię. Bez tej kultury i tego, że ktoś przyklaśnie, albo jakby ruchem od napięstka będzie bił brawo. Nie, nie interesuje ruch od napięstka, albo, albo na kolana, albo wypad tak zwany, czyli tak, takie średnie że gdybym, tony. To tak nie, niekoniecznie żeby mnie. Ale to faktycznie klei mi się ten gręcz teraz, jak mówisz, bo przypominam sobie koncert, na którym pana Tadeusza zaśpiewałeś w, stylice, w stylistyce, w zasadzie na nutę nirwany. Ta, no, to Tak, to, to bo tak naprawdę to zrobiliśmy to dlatego, że ja zawsze chciałem zagrać ten utwór, a granie go po śmierci Cobaina było absurdalne. Natomiast ta energia, która tam jest którą załóżmy połączyłem sobie w, na jakiejś imprezie towarzyskiej, nie znałem tekstu dokładnie, więc zaśpiewałem tekst z Pana Tadeusza i bardzo to wszystkich ubawiło. I zawsze jak gramy, to właściwie to część ludzi się bawi, bo to jest rodzaj dystansu do, do gatunku, do samego grunge'u. Myślę, że oni, oni też, rozmaici grunge'owcy grali covery, obśmiewając je raczej niż nie, więc może nie mieliby do tego, tego podejścia. Tym bardziej, że, że Smells Like Teen Spirit nie jest utworem jakimś mega poważnym, ani, ani jakimś wyznaniem wiary, więc sądzę, że Cobain nic o nim nie wiem, natomiast nie miałby nic przeciwko temu, że ktoś go pastiszuje i łączy to z poezją śpiewaną, bo my się zarazem nabijamy i z poezji, i z grunge'u, i z granic, które się wytycza między, między rokiem a poezją. No więc zawsze mówię mm -hmm. na koncercie, że to jest najwybitniejszy utwór, jaki państwo dzisiaj usłyszycie. A widziałeś, jakie jest tłumaczenie w książeczkach? Kiedyś wychodziły do płyt takie książeczki i utwór Smells Like Teen Spirit był, tytuł jego był przetłumaczony Śmierdziszczawiem. O. Ale dobrze, ładnie, ładnie, ale... ładnie wyłapane, tak. Znaczy, to, ten, to problem zawsze z takimi idiomatycznymi zwrotami, jak szczawny. O który szczaw chodzi? Tak, ma, znaczy, mają, ma, jest taki, że, że tego typu e, nowe słowa, które były były jakby, chwytliwe kiedyś tam. Gites na przykład, było kiedyś słowo gites, czy fajny, czy, czy szałowy, czy obłędny. No, no to, to one już... nie znaczą co, coś innego kompletnie. Więc jakby tutaj zawsze jest takie ryzyko, że, że coś świetnie się sprawdza. Przez 2-3 lata, a później jakby myślisz, no, ale o co, o co kaman na przykład, nie? Jest, jest, tak jak są te to no, też już no, Już Kaman? Nie, no, no, właśnie, dlatego <laughs> użyłem no, jako... tego tak słowo, ale na przykład słowo nie ogarniać czegoś O, tak. dalej ma od czasu tego pięknego dowcipu o dwóch kotach idących przez pustynię. <śmiech> nie <śmiech> ogarniam <śmiech> tej, tej kuwety. <laughs> jeden, z, jeden, jeden z większych dowcipów i najładniejszych błęd, jakie, jakie znam, nie ogarniam tej kuwety. I to słowo ogarniać zrobiło ogromną karierę i rzeczywiście dobrze, dobrze działa. <laughs> A powiedz mi, Robercie, wydałeś cztery płyty do tej pory. Kto? Oficjalne. jeszcze Oficjalne. Są tak zwanych, ale od tej mówi. ostatniej, to już, kto to był? 2014 wow. czy 2016? Wow, proszę pani, 14. 14. 14 A czemu tak dużo czasu minęło i, i nic? Zwykle to jest tak, że, że trzeba mieć na to siłę psychiczną oraz pieniądze, mówiąc oględnie, ponieważ wydałem kiedyś płytę sumptem autora, jak to mówią, czy nakładem autora i to jest zawsze zły pomysł, bo w momencie, kiedy wrzucasz w to budżet domowy, to na ogół dom na tym traci i zawsze wszelkie dodatkowe sprawy typu tam miks, remix, premix no są, są, są kwestią wydolności jakiejś finansowej. Poza tym wydaje mi się, że, że na tyle można stosować ideę mecenatu, że wszystko się zgadza. W przypadku pierwszej płyty, moją płytę wydał EMI, czy też Pomato EMI, drugą wydałem ja, trzecią wydał Radio Kraków, czwartą wydała moja ówczesna menadżerka, ale też no, jakby z, za pieniądze mecenatów. I to jest o tyle dobre, że, że pozwala to uwierzyć w siebie jako materiał, który jest godny tego, żeby ktoś ci mecenatował. A nagrywanie sobie płyty i wydawanie jej za swoją kasę, mówiąc ogólnie, jest takim rodzajem aktu rozpaczy typu robisz to, no bo nie masz innego wyjścia. Natomiast poważnie mówiąc, to jest Albo tak, Albo że... masz tyle w sobie treści, że musisz. No tego się zawsze boję właśnie, te, tych gości, którzy wydają płytę, bo sądzą, że jest w nich tyle treści, a jest tylko chęć, chęć istnienia. Wydaje mi się, że to trochę z tego wynika. Ja nie mam w sobie parcia takiego, że muszę wydać płytę, bo napisałem ileś tam piosenek i świat jej pokocha. Raczej nie cierpię na to, żeby świat przekonywał mnie dogłębnie, że to tak bardzo czeka, że nie, nikt nie stoi mi pod drzwiami i łęz. Robert, Robert, wydaj płytę. Raczej to jest tak, że gramy koncerty po prostu. I kiedy mnie wciąga świat grania koncertowego, nie mam trochę czasu na napisanie nowych kawałków. Trochę ochoty w tym sensie, że zawsze pisanie utworów jest bardziej pracochłonne i męczące niż granie normalne. Poza tym, wydaje mi się, że w pewnym momencie miałem takie podejście, że um, trudno jest y, mówić do odbiorcy tak zwanego obecnego czy też współczesnego. I tu jakby. Ja mam oczywiście masę rozmaitych piosenek, które napisałem, czy, czy nie skończyłem ich jeszcze i zbieramy się od kilku lat. ale Przyszedł COVID, bo miałem wydać płytę w ubiegłym roku taką, która miała się nazywać Nylon i Metal, ale tak zwana prze, przerażająca postać sałatki greckiej, którą sobie obciłem palucha najmniejszego sprawiła, że jesienią się tego nie dało nagrać ani wydać. Poza tym no, staramy się coś podziałać, natomiast no, COVID jako taki starł nas wszystkich w Proch i pył. Ani nie było się jak spotkać, żeby te piosenki, które gdzieś tam zgraliśmy z kolegami jako szkice, dopracować. No bo nie wolno było tego robić. Po tym wydaje mi się, że jest taki moment, że wszyscy zwijają się jak mogą, żeby niczego nie wydawać, bo to jest tak, że rzucasz po prostu... To jest tak jak rzucać ziarno na rozszalałe morze. No, żaden, z, żaden z tego, żebym kwiat nie, nie wyniknie, wszystko się będzie rozpieszchało po, po oceanie. Bardziej się wolę skupić na, na tym, co, co mam napisane i nieskończone, jak, na jakichś mhm. rzeczach dotyczących no, trochę takiego żyćka, tak bym to nazwał, czyli remontów jakichś, sprzątań, ogarniania siebie, ogarniania. kota. Kota, tak? Po prostu to jest tak, że, że wydanie płyty to jest rodzaj dla mnie mega męczarni takiej ogólnej, bo to jest tak, że zwykle jak się nagrywa covery, to jest to o tyle szczęśliwie, że po pierwsze wszyscy je lubią. I wszyscy zakładają, że są świetne. Mhm. Natomiast swoimi piosenkami trzeba mieć mega, ogromną ilość wiary w to, że to, co nagrywasz, jest świetne, i rodzaj takiej chutzpy i bezczelności, żeby to wciskać światło. Ja tej bezczelności ani, ani siły w sobie nie czuję. Zbieram się co jakiś czas zawsze, żeby zrobić coś krzywdę i znowu doświadczyć idei, że nikomu to się nie będzie podobało. Zwykle jest odwrotnie. Natomiast. No właśnie. To jest dla mnie trudne rzeczywiście, żeby po prostu się pozbierać i, i, i walczyć. I nie mam takiego takiego rytmu, żeby ani narcystycznego rysu, że, że to musi świat natychmiast poznać, ani merkantylnego, że jak nie nagram, to, to zdechnę z głodu albo świat mnie zadusi. Bo mam tych piosenek dobrych, moim zdaniem sporo i mogę grać koncerty żonglując z nimi, czasami włączając jedną piosenkę i inną. I tu jest piękna opowieść. Zawsze jak grasz piosenki, które napisałeś sobie wcześniej i testujesz je na ludziach, kiedy nagrywasz płytę, przychodzą czasami do cyklasie i mówiący Ty, ja znam wszystkie te numery, a masz jakieś nowe kawałki. I tak jakby jestem tutaj bólu, że, że kiedyś miałem taki motyw, że ogrywaliśmy utwory na koncertach. Potem przestałem to robić, bo właśnie przychodzili ludzie i mówili: Znam te kawałki, masz coś nowego. No to więc, jakby tutaj nigdy nikogo nie zadowolisz, a najmniej chyba bym zadowolił, nie, nie zadowolę siebie, bo mam do tego dosyć, mimo jakby żeby miernego, żeby takiego zasięgu żeby masowości. Podejście dosyć maksymalistyczne i chciałbym, żeby wszystkie, wszystkie te piosenki były singlami, tak naprawdę, że nie jest tak, że piszę płyta 11 utworów, z czego dwa się nadają do radia, a reszta do kosza. Więc star staram się, jeżeli piosenka nie jest singlowo-taneczna, w moim przypadku to nieźle brzmi, staram się, żeby miała przynajmniej na tyle dużo sensu, że, że są ludzie, którzy lubią z mojej płyt na przykład utwory kompletnie nikomu nie niepuszczalne nie w radiu, tak jak było z jakbytem, który. Ktoś w filmie Universal chyba wydobył z, z właśnie książkę, płyty, piosenki i nie, i ją wciągnął na jakąś składankę obok Roberta Gawlińskiego i Bartosiewicz. No więc jakby nie wiem, co, co, co wyrasta z tego, co sieję. Natomiast moment ostatnich paru lat był właśnie taki, że zamęt na rynku, niemożność przedarcia się z takim gatunkiem, z tego typu muzyką do mediów mniejszych, szerszych czy większych, czy jakichkolwiek innych, Sprawił, że, że to mnie nie to, że zmęczyło, czy, czy zniechęciło, tylko wolałem się skupić na dostarczeniu sobie rozmaitych bodźców, takich twórczych, nie wiem, popisania jakichś próz, tak zwanych, które gdzieś tam mam w głowie, czy, czy popracowania z kimś jako, jako coach tekstowy, czy zobaczymy. razie no, to jest taki moment, kiedy napisałem ostatnio dwie piosenki, one się jakby odrodziły i może coś z tego wyniknie, że, że siądziemy i coś zrobimy. Natomiast no. Nic nie wiemy o COVID. Ja sądzę, że to się będzie bujało jeszcze przez kilka lat, a to jest tak, że nawet jeśli wydamy, to może z tego nic nie wynikać. Tak jak ostatnio w maju wydała płytę wybitna wokalistka, Ta Bartosiewicz, i ja o tej płycie nic nie wiedziałem, że w ogóle wyszła. Mm -hmm, ja też nie słyszałem. I za takie coś, że obiłbym mokrą rybą po twarzy rozmaitych panów puszczających rozmaitych szlam w radiu, jednym czy drugim. To, to oczywiście nie jest płyta z czasów dziecka czy, czy, czy dzikiego szału, ale moim zdaniem obowiązkiem takiego pana, który siedzi przy stole mikserskim, jest zauważenie, że wyszła płyta kogoś, kto umi po prostu. Jak ktoś nie umi w piosenki, to ja powinien siedzieć i, i pisać jakieś utwory taneczne, ale jak ktoś umi w piosenki, to należy zobaczyć, czy umi dalej. I to, I to poprzeć w jakimś sensie. Ja widziałem także recenzję jakiejś pani, która z tego co widziałem, jest jej onetowych wypocin recenzuje wszystko równo, co tam w ogóle rozumie, a nie rozumie wiele. I daje na przykład płycie pięć gwiazdek, bo nie bardzo rozumie o co chodzi w tekstach. Więc jakby pod na dziesięć względem... możliwych, tak? Tak. Czy znaczy, to jest takie, że ponieważ ja, ja myślę, że to jest taka epoka starzystów teraz. Czyli podsumowało się na Facebooku, widziałam. No bo to trudno jakby nie podsumować. Przemilczeć. Nie no, bo są takie momenty, kiedy jak, jak się było czochranym, czy czesanym, czy rozjechanym przez recenzenta w latach 90. to znaczy, że był facet, który cię nie lubi, albo lubi, tak jak biedny Robert Świętej Pamięci Leszczyński, który był później rozjechany przez Nosowską, że masz gościa, recenzenta, który pisze recenzję twojej płyty i on ją przesłuchał i coś wie. A teraz jest czas tak zwanych pa pati z Facebooka, czyli ja to coś tam słyszałam, ale tak I dokładnie. Angelik. Tak, znaczy to są sympatyczne imiona, natomiast jakby ten, ten, ten mental po prostu takiego szybkiego oceniania, szybkiego konsumowania i myślenia, że wszystko się kręci wokół TikToka, e, Snapchata, Instagramu. To jest Ale jakieś... jesteś na bieżąco. No, mam dzieci w domu, więc jakby dzięki temu w, 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 potrafię odróżnić jedno od drugiego. Jak ktoś tupie tańczy i robi miny, to znaczy, że TikTok, a jak ktoś przez chwilę robi miny, to znaczy, że Snapchat, a jak robi dziubek, to Instagram. Więc jakby pod tym względem można to prosto rozczytać. Natomiast no, ta estetyka i ta etyko etykofilozofia przechodzi do, do czegoś, co nazwałbym bardzo ważną rzeczą, czyli krytyką stricte, czyli jeżeli jesteś krytykiem, to na Twoich barkach spoczywa bycie. Po pierwsze kompetentnym kolesiem, a po drugie, czy koleżanką, a po drugie takie jakby szersze spojrzenie, że to nie jest tak, że ja tego nie lubię, ja nie słucham takiej muzyki. No dobra, no fajnie, ale jak, jak nie słuchasz takiej muzyki, to się o niej nie wypowiadasz, no. Tak. Ale mówisz o gatunku. Jak ty nazywasz swój gatunek? No, trudno to w ogóle określić. No właśnie. To są piosenki, których jedynym łącznikiem jest mój głos, mój mózg i moje słowa tak naprawdę. Tak, tak naprawdę ja dla mnie jakby mistrzem w tym strzelaniu po gatunkach jest Sting, który nagrał płytę, na przykład ten Sumner's Tales, na której jest utwór Country, grany na 9/8, jest Shape My Heart, jest jakiś utwór It's Probably Me, który jest pseudo jazzowy i tam słuchamy Stinga. Ja bym chciał, żeby ludzie słuchali Kasprzyckiego, a nie piosenki jakieś tam, ja, ja nie piszę piosenek poetyckich, ten, bo, bo jakby obrośnięcie tego gatunku rozmaitymi rzeczami, tak jak wczoraj zmarła Edyta Rademarczyk. Po prostu słowo ikona jest za małym słowem, jeżeli chodzi o poezję śpiewaną, bo ona rzeczywiście wyciągnęła poezję i zaśpiewała ją. I to było skojarzenie waloryzujące. Natomiast w tej chwili niestety poezja śpiewana kojarzy się z rozwianym włosem dziewczęcia, które rozmarzonym wzrokiem patrzy w ścianę, plumpkającego gitarzysty, który ledwie coś tam wymodził z tego, co umie, i takie, takiego stężenia natchnień rozmaitych, że po prostu nie mieszczę się w tym kompletnie. Ja jestem takim prześmiewczo, gorzko, czującym osobnikiem, który się bardziej mieści w muzyce rockowej niż nie. Chyba, która pozwala na rozmaite skoki gatunkowe. Natomiast ta piosenka poetycka niestety jest, jest takim dosyć zamkniętym trendem, moim zdaniem, też trochę martwym trendem, bo cóż tu pofikać po dwóch wielkich, czyli nieżyjących nie demarczyk i Grechucie. No, można być oczywiście czymś w rodzaju SDM, na przykład, wczesnego, gdzie śpiewano poezję wysokich lotu załóżmy. Y, tu mówię o Leśmianie głównie. Wolna Grupa. Wolna Grupa Bogowina, która jakby robiła. W moim zdaniem oni grali folk, a nie, a nie jakąś poezję śpiewaną. Piosenki, czy Belona, czy już Szyszyna były i są nadal piosenkami. Y, ja bym to nazwał takimi piosenkami przemijalności, takiej z lat 60., w takich hipisowskich czasów. Taki rodzaj namysłu wolnego, spokojnego, który czasami gra folk, czasem country. Czasem trochę jazzowych rzeczy się tyka jak już Czyszny się bierze za, za te swoje E9 plus 12. E, Czy Joleciński, który jest bardzo korzenno hipisowski. Na ja w ogóle uwielbiam jego, jego, jego głos, harmonii i tak dalej. Chyba naj, najciekawszy jest, jeżeli chodzi o taką, taką, taką rock'n'rollową prawdę. I, I tyle. Natomiast no, trudno, piosenka autorska jest jakby dobrym kluczem, tylko że ona nic mm -hmm. nie, to słowo nic nie znaczy. No. A na przykład piosenka literacka? Oj nie. To Też nie. Nie, z takiego, do piosenki literackiej strzelamy po prostu z kolubry. To jest dla mnie y, określenie typu pancia lub panciuś siedzi i pisze sonet, a do niego składa y, rzekłbym, bu buźkę w ciup i w ten sposób to żeby tu w Jest <gry> Zbyt nie, wyrafinowany. Prze, nie, to jest, oczywiście ja, ja jestem fanem wyrafinowania, ale takiego, że jakbym pełnego. Czyli jeżeli mamy piosenkę literacką i ona jest pisana przez załóżmy Młynarskiego i jest pisana przez Przyborę, czyli to jest wszystko tak spójne, czyli mamy genialnego kompozytora do tego, Derfla bądź Wasowskiego, mamy do tego świetny tekst, który jest tak uszyty, że łepetyna mała, to okej. Okay. Ale w momencie, kiedy ktoś, ja, ja, jak, jakiś, jak to nazwać, słowo grafoman jest złym słowem, bo Dotyczy pewnej łatwości klecenia słów. I to grafomani to jest jakby osobna rola, ale jest taki typ takiego grafomanola, taki, takiego, który konstruuje jego zdaniem głębokie treści przy pomocy jej nanizywania słów na słowa. I potem wychodzi i z taką właśnie dykcją śpiewa z Towarzyszeniem Furt Piadu. A panie składają rączkę do rączki, do klasków, on się kłania, buzia, klapka, rączia, goździ, taki klimat trochę. Piosenka literacka. A piosenka literacka dla mnie na przykład to jest Jacques Brel, który wychodzi i nie to, że on płacze i się rozpływa pod reflektorami belgijskiej telewizji, ale niemyki typa, taki utwór, prawda? nie obuszczaj mnie przetłumaczone nie wiem czy dobrze czy źle tak naprawdę to, 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 to co zrobił brel w tej piosence literacko w jakimś sensie jest proste strasznie on to oczywiście wynika z tej poezji francuskiej lat 50-60 z wzorców szeroko żebym, idących to to jest żebym rodzaj takiej mocy, czyli, czyli tam, gdzie się, gdzie się literackość łączy z poskromieniem histerii, a u nas niestety jest czegoś takiego, że ta literackość skrzypi jak papier. Nie wiem czemu. Oczywiście to jest tak, że ja umiałbym pisać piosenkę literacką. Tak, potrafię skonstruować każdą formę, na każdy temat, tego się nauczyłem. Całymi dniami siedziałem nanizując takie rzeczy, tylko że bardziej to wynikało z tego, że ja sobie po prostu ćwiczyłem język, czyli żeby znaleźć rymy, to wymyślałem słowa, które są karkołomne do zrymowania i, i się Uczyłem tego, żeby móc pisząc, pisząc normalną piosenkę, jak to ładnie ktoś powiedział, ja się męczę w domu, żeby się czytelnik nie musiał męczyć. prawda? I to, to samo działa w piosence, że w momencie, kiedy, kiedy piszesz piosenkę, która ma e, wyglądać jak lekko napisana, to czasami się bardzo męczysz, żeby to uzyskać efekt lekkości. No, chyba, że jesteś geniuszem, ale sądzę, że taki młynarski, to ten dopiero musiał naprawdę pracować nad, nad tym, co potrafił robić. Że to nie wynikało z tego, że miał talent. Oczywiście, natomiast tam jest mnóstwo normalnej, karkołomnej dłubaniny, że Barańczaka zacytuje. naprawdę takiej, takiej rzetelnej pracy, każdodziennej, wielogodzinnej i takiej, która kosztowała go dużo potu, dużo wy, wyrzuconych kartek i e, dużo emocji, bo to jest takiego, że żeby napisać tekst, który jest lekki, trzeba to y, umiejętnie zrobić. Mm -hmm. Tak, się nagadał, tak. <grym> <grym> Dzisiaj koncertowałeś, bo jesteśmy właśnie na świeżo po koncercie w Ogródku i masz na swoim koncie tak zróżnicowane sceny jak na przykład Woodstock. Mhm. No i masz teraz takie scenki jak ta nasza ogródkowa, Ogródstock. Powiedz mi, jaka jest Twoja taka wymarzona scena, gdzie najbardziej Ci się, gdzie najbardziej lubisz grać? Um, właściwie to nie mam takiego czegoś, chyba. bardzo lubię, no, to zależy od dnia. Na przykład czasami gram takie koncerty, dwa razy do roku to grywałem, jak było bezkowidowo w piwnicy pod baranami, i tam było tyle fajnie, że e, przychodziło 80 osób, napychało saleczkę do e, poziomu naprawdę masakry dzikiej. Siedzieli, siedzieli ludziska nawet na, na scenie i to jest taki rodzaj, że wychodzisz z tymi swoimi piosenkami, które zwykle są wtedy sprofilowane pod moc i grozę raczej i taki rodzaj, no to miejsce wyzwala rodzaj takiego właśnie napięcia, chociaż ja akurat jestem przekonany, że, że tutaj jak wrzucam swoje tak zwane wrzutki kryptostendapowe, to się robi lżej i jakby dzięki temu uzyskuje się jeszcze bardziej ładne napięcie przy tych piosenkach, które są głębsze. Więc tam bardzo lubię grać, tam jest całkiem fajne brzmienie, nie ma odb efektu odbicia, wiem, wiem co, co śpiewam i do kogo. Bardzo lubię grać w Nowochódzkim Centrum Kultury, bo to jest duża sala taka na 600-700 osób. Dwa razy mi się udało ją zapełnić i ona była o tyle fajna, że widzę jeszcze ludzi, słyszę ich śmiech, a zarazem czujesz się, dzięki temu, że scena jest spora, że dużo się na tej scenie dzieje. Bo grałem na kilka kilkakrotnie, na dużej scenie i na małej także. I ta wielka scena to jest rodzaj... Myślę, że tam się czują świetnie ludzie z takim kosmicznym, kosmicznie wielkim ego. Sądzę, że tak jak Freddie Mercury, który wychodził na Wembley, czy gdziekolwiek indziej, um, on się po prostu czuł tam jak, jak w własnej łazience. Czyli, czyli tam, gdzie miał być. Po prostu wychodził, Grał show, rządził ludźmi. Dla mnie moment, kiedy tam ryknąłem do tłumu, którego było, w którym było 300 tysięcy czy tysięcy ludzi heop żeby sprawdzić, czy są i oni ryknęli heop to ja się trochę jakbym, przestraszyłem całości jako <laughs> efektu. Oczywiście tam śpiewaliśmy piosenkę Boba Geldofa The Great Song of Indifference z refrenem na, 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 na". No i jak ci, jak ci 300 tysięcy ludzi ryczy na, 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 na i podskakuje, to jest to... Taki rodzaj jakby narkotyku bezpośrednio wstrzykiwanego, nie wiem już nawet w co. I ma to power swój. Z czasów rokowych, oczywiście, jak się tam pamiętało, że wychodzisz, grasz ciężki, fajny gitarowy riff, a tłum ryczy. To jest to rodzaj takiego no cudownego działania, że, że cieszę się, że mogłem poznać tego typu chemię, że, że grałem sceny, gdzie było tysiąc ludzi, 2005. A mhm. mało kto grał w festiwale, graliśmy w tak zwanych prime time'ach, czyli zagrałem z Grantu Hillem jako solista główny koncerty w wieczornych porach i tam właśnie tych sztandarów, dymów było najwięcej. To jest no... w ogóle trudno jakby przetłumaczyć. Nie da się tego opowiedzieć. To bardziej jest takie uczucie takiego, takiego płynięcia na na potężnej ilości energii, tak jakbyś rzucał po prostu jakieś gruzełki rozżarzonego węgla, stamtąd tchnęłoby piekłem po prostu. Jest to, jest to kawał mocy. Natomiast no, bardzo lubię także grać w takie klubowe sprawy, gdzie możemy sobie także być blisko ludzi. I to jest też super. Graliśmy kiedyś koncert na przykład w Olsztynie w klubie Meta Świętej Pamięci pewnie, gdzie na salce, gdzie powinno się mieścić 200 osób, było 300. I graliśmy w utwór R.E.M. – Man on the Moon. Tam jest taki fragment – Mut hoop and the game of life. Je, 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 Nie wiem, czy kojarzysz tę piosenkę. No i kiedy tłum ryknął je, 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 w naszą twarz, pomijając <laughs> zegmy, wymiar alkoholowy całego tego kuchnięcia, to poczułem się rzeczywiście jak być może R.E.M., kiedy, kiedy grali w koncerty na kampusach w Athens, że ten, ten Wymiar poweru rockowego, a zarazem grania akustycznego folka, no to jest te, tez, też super. No jakby to, dla mnie to jest cały czas jakby rodzaj przygody, że jadę dokądś. Wczoraj mieliśmy covidowy występ w zakopanym na festiwalu literatury i tych ludzi było tam 20 na sali, bo tak musieli siedzieć w takiej odległości od siebie. No to też trzeba było się koncentrować na tym, co, co się z nimi dzieje. Nie? Tylko, że no, jakiś czas wcześniej grałem koncert NCK jedynie rejestrowany że były tylko trzy kamery, mikrofony itd. i sala, która miała 700 osób, była pusta i to jest, to jest power. W momencie, kiedy masz taki, taki obrazek przed sobą, spróbuj z siebie w wydobyć emocje, nie? że w, momencie, mm -hmm. w jakimś sensie podskórnie twój mózg mówi ci, nie chcą cię, nikt nie przyszedł, a teraz zagraj coś chłopcze. To, to i trzeba to zagrać. No. Ja się cieszyłem, że z tego wyszedł całkiem ładny, ładny występ, ładnie skręcony w którym udawałem, że śpiewam do kogoś, a zarazem śpiewałem do tych, którzy po jakimś czasie odpalali komputery i widzieli mnie Dokładnie. w całym żebym, moim porażającej, żebym porażającej urodzie i, i wdzięku. No i, i tyle. No. Wydaje mi się, że te piosenki się bronią i one jakby sprawiają, że można się obronić. Znowu tego słowa użyję. Czy, czy tych ludzi jest 300 tysięcy, czy 200, czy, czy 100, czy 10, czy 15. Mhm. Na zakończenie chcę cię zapytać o... Twoje takie poczucie jako artysty, czy też jako człowieka, czy realizujesz swoją misję? I co jest Twoją misją? Moją misją na tej planecie tak? jest niesienie wszystkim dużej radości. Nie? Trzybcie, można tak powiedzieć. nie chcemy zniszczyć Waszej planety. Nie mam takiej misji chyba. Wydaje mi się, że staram się sprawiać, żeby ludzie po koncercie wychodzili. Nie to, że pobudzeni czy, czy, czy ożywieni, ale żeby dawać rodzaj takiej mieszanki namysłu z jednak z optymistycznym podejściem do świata, takim na zasadzie ironii, że, że to nie, nie do końca wszystko jest prawdziwe, nie do końca jest jednorodne, nie do końca jest mroczne ani głupie. Ja właściwie wierzę zawsze w to, że publiczność moja jest mądrzejsza ode mnie i to nie jest trudne. i Staram się szanować to, co, co tam się dzieje po drugiej stronie. Nigdy nie mam podejścia pana autysty z Karkowa, który przyjechał o, o sztukę im pokazać. Staram się. Czyli prostu... radość, tak? Chcesz dawać radość? Znaczy nie, nie tak do końca. Wydaje mi się, że to jest takie zawsze gorzko złamane u mnie. Natomiast staram się dawać taki rodzaj poczucia niejednorodności świata. Znaczy, tego, że jeżeli ktoś jest tam zraniony, to to, że. Powiedzieć mu, że nie jest zraniony sam. I że Czyli to... taki terapeutyczne. Tak, myślę, że ja jestem terapeutą. Mm -hmm, tak. Nawet z głosu słychać, tak. Jak to kiedyś powiedział mi kolega, kolega ty masz taki głos zdołowanego terapeuty. Albo jakaś pani też w powiedziała, że mam głos cieplutki jak kołdra. Nienawidzę tego sformułowania, ponieważ mój głos powinien być przepisym głosem prawdziwego Nie wszystko o świecie i jego mroku. Ale to oczywiście jest taki rodzaj, no, tak, takiej ściemy. Wydaje mi się, że. Um... Mamy głos jaki mamy, staramy się tym głosem operować, i e, wydaje mi się, że mój typ głosu, który ma taki rodzaj nieudawanego ciepła, sprawia, że e, nawet te mroczne rzeczy, które się zdarzają w tekstach czy w moich komentarzach, są tylko częścią. Wydaje mi się, że oczywiście jestem takim pesymistą, na krótko rzekłbym, a w długiej wersji to staram się być optymistą w wymiarze. E, Always look on the bright side of life, tak? Czyli można oczywiście się dołować, e, co jest na początku nic, a na końcu nic, co tracimy za tym nic. No i to piękna pieśń Eric śpiewanego w, w Żywocie Briana, jest, jest ładnym streszczeniem tego, że, że możemy cierpieć, możemy się cieszyć, możemy być razem przez chwileczkę na tym koncercie, e, a zarazem wychodzić z tego koncertu z jakimś takim poczuciem, fajnie, tak. Tak Jakoś tak lżej mi. I w ogóle to chodzi bardziej o to, żeby po wyjściu z koncertu było Ci raczej lżej, bo ktoś za Ciebie przeżył pewne rzeczy, skomentował je i w dodatku wytłumaczył, że to nie jest mm. tak do końca poważna sprawa, to życie całe. Tak. Oczywiście jest mroczne i tak dalej, natomiast, no, jak to znowu cytat ze mnie, Basia Stępnia, jak to powiedziała, że Robert Kaspacki powiedział, że życie nie ma sensu, ale po co od razu o tym wszystkim mówić? <laughs> Piękna błęda tej rozmowy. Tak mi się wydaje. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję, Robercie. To dla mnie wielki zaszczyt z Tobą rozmawiać, poznać Ciebie i gościć Ciebie tutaj u nas w Orzyszu. No, Wszystkiego dziękuję. dobrego. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie ostatni raz zawitam w tej części kraju, bo tu bardzo jest ładnie. Zapraszamy. Nasze wrota są otwarte. Dzięki serdecznie. Ja,